Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Rosjanie uciekają z obwodu chersońskiego. Z najnowszych informacji wywiadu wynika, że okupanci całkowicie opuścili miejscowości Czariwne i Czkałowe, a z Berysławia ewakuowano oficerów i personel medyczny. Dodano, że nasilają się przypadki ograbiania miejscowych mieszkańców przez wyjeżdżających Rosjan. Do coraz liczniejszych takich incydentów dochodzi w głównym mieście obwodu Chersoniu. Rosjanie zabierają mieszkańcom samochody i usiłują przejechać na drugą stronę Dniepru przeprawą promową. W obwodzie chersońskim trwa kontrofensywa sił ukraińskich. Rosyjscy okupanci przemieszczają sprzęt wojskowy i skład osobowy z prawego na lewy brzeg Dniepru. Ukraiński sztab poinformował, że siły rosyjskie przygotowują okupowany Cherson do walk ulicznych. 10 Irańczyków zginęło podczas ostrzału ukraińskiej armii. Taką informację przekazał przedstawiciel władz Ukrainy. Dodano, że zajmowali się oni szkoleniem rosyjskich żołnierzy w zakresie używania dronów. Rosjanie i irańscy szkoleniowcy przebywali na terenie obwodu chersońskiego i Krymie. Wystrzeliwali stamtąd drony kamikadze Shahed-136. Uczyli Rosjan, jak używać dronów kamikadze i bezpośrednio monitorowali ich wysyłanie na ukraińskie obiekty cywilne, w tym ataki na Mikołajów i Odessę. Jeśli zainteresował Cię ten film, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał.